Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 204 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 119 wersety od 137 do 144. O panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok twój jest słuszny. Swoje napomnienia dałeś sprawiedliwie i z pełną wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo moi przeciwnicy zapominają o twoich słowach. W ogniu wypróbowana jest twoja mowa i sługa twój ją miłuje. Ja jestem mały i wzgardzony, nie zapominam o twych postanowieniach. Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a prawo Twoje jest prawdą. Spadły na mnie strapienia i ucisk, lecz rozkoszą moją są Twoje przekazania. Sprawiedliwość Twoich napomnień trwa na wieki. Daj mi rozeznanie, abym żył. Rozdziały pierwszej, drugiej i drugiej księgi Machabejskiej zawierają dwa listy wysłane przez Żydów z Jerozolimy do Żydów w Egipcie zachęcające ich do obchodzenia święta Chanuka upamiętniającego oczyszczenie świątyni. Rozdziały te również omawiają znalezienie świętych pism przez Nehemiasza oraz wskazówki dotyczące budowy i wyposażenia świątyni, przypominając o wielkości tradycji i znaczenia kultu religijnego. Braciom Żydom w Egipcie przesyłają pozdrowienie bracia Żydzi z Jerozolimy, a ci, którzy mieszkają w krainie Judzkiej, życzą pokoju i pomyślności. Niech Bóg udziela wam dobra i niech pamięta o przymierzu swoim zawartym z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, wiernymi swoimi sługami. Niech dawam wszystkim serca, abyście czcili go i wykonywali jego wolę sercem wielkim i duszą ochotną. Niech otworzy wasze serca na swoje prawo i na przykazania i niech sprawi pokój. Niech wysłucha waszych modlitw, niech da się wam przejednać i niech was nie opuści w złym czasie. A my tutaj teraz modlimy się za was. Za panowania Demetriusza w roku 169 my, Żydzi, napisaliśmy do was... W najsroższym utrapieniu, jakie spadło na nas w tych latach, kiedy Jazon i jego zwolennicy zdradzili ziemię świętą i królestwo, kiedy podpalono bramę i wylano krew niewinną, my modliliśmy się do Pana i zostaliśmy wysłuchani. Złożyliśmy ofiarę krwawą i ofiarę z najczystszej mąki, zapaliliśmy lampy i położyliśmy chleby. Teraz zaś piszemy, abyście obchodzili święto namiotów miesiąca Kislew. Pisano w roku 188. Mieszkańcy Jerozolimy i mieszkańcy Judei, starszyzna i Juda Arystobulowi, nauczycielowi króla Ptolemeusza, pochodzącemu z rodu namaszczonych kapłanów i żydom mieszkającym w Egipcie, życzą radości i zdrowia. Wybawieni przez Boga z wielkich niebezpieczeństw, gorąco mu dziękujemy jako walczący z królem. Albowiem on sam wypędził tych, którzy gotowi byli do walki przeciwko świętemu miastu. Kiedy bowiem wódz udał się do Persji, a z nim razem niezwyciężone, jak się wydawało, wojsko, zostali oni pokonani w świątyni bogini Nanai, dzięki podstępowi, do którego się uciekli kapłani Nanai. Albowiem gdy przybył na miejsce sam Antioch, a razem z nim jego przyjaciele, aby pod pozorem zaślubin z nią zabrać jako posąg wielkie skarby, i kiedy kapłani świątyni nana je wyłożyli, a on wszedł z kilkoma w obręb świątyni, zamknęli przybytek, skoro tylko wszedł Antioch, a otworzyli drzwi ukryte w suficie i zabili wodza, zrzucając na niego kamienie. Potem pocięli ich na kawałki, a głowy odcięli i wyrzucili tym, którzy byli na zewnątrz. Za wszystko niech będzie błogosławiony nasz Bóg, który wydał na śmierć tych, co się dopuścili bezbożności. Mając obchodzić uroczystość oczyszczenia świątyni 25 Kislew, uważaliśmy, że trzeba Wam o tym donieść, abyście Wy także obchodzili święto namiotów i ognia, na pamiątkę tego, jak Nehemiasz odbudował świątynię i ołtarz, a potem złożył ofiary. Gdy bowiem do ziemi perskiej byli uprowadzeni nasi ojcowie, ówcześni pobożni kapłani wzięli ogień z ołtarza i potajemnie skryli go w zagłębieniu mającym wygląd wyschłej studni. Tam zabezpieczyli go tak, że miejsce nikomu nie było znane. Po upływie wielu lat, gdy spodobało się Bogu, Nehemiasz, który był przysłany przez króla perskiego, posłał po ogień potomków tych kapłanów, którzy go ukryli. Jak oni opowiedzieli nam, nie znaleźli ognia, ale tylko gęstą wodę. Rozkazał więc, aby nabrali jej i przynieśli. Gdy zaś wszystko było przygotowane do ofiar, Nechemiasz rozkazał kapłanom, aby pokropili tą wodą zarówno drwa, jak i to, co było na nich położone. A kiedy to wykonali i gdy po upływie pewnego czasu zaświeciło słońce, które przedtem było za chmurami, zapłonął ogień tak wielki, że dziwili się wszyscy. Podczas spalania się ofiary modlili się kapłani, a wraz z kapłanami wszyscy. Rozpoczynał Jonatan, wszyscy zaś odpowiadali razem z Nechemiaszem. Modlitwa brzmiała w ten sposób: Panie, Panie Boże, Stwórco wszystkiego, straszliwy i mocny, sprawiedliwy i miłosierny, jedyny dobry i królu, jedyny rozdawco dóbr, jedyny sprawiedliwy, wszechmocny i wieczny, który wybawiasz Izraela ze wszystkiego zła który ojców naszych uczyniłeś wybranymi i który uświęciłeś ich. Przyjmij ofiarę za cały naród Twój izraelski. ustrzeż swój dział i uświęć. Sprowadź rozproszonych z pomiędzy nas. Uwolnij tych, którzy są w niewoli u pogan. Na wyśmiewanych i wzgardzonych spojrzyj łaskawie. Niech poganie poznają, że Ty jesteś Bogiem naszym. Łukasz tych, którzy uciskają nas i w pysze swojej nas znieważają. Zaszczep lud Twój na Twoim świętym miejscu, jak powiedział Mojżesz. Kapłani intonowali hymny. Gdy spłonęło to, co złożono w ofierze, Nehemiasz kazał wylać pozostałą wodę na wielkie kamienie. Gdy zaś to wykonano, wybuchnął płomień, który jednak pochłonięty został przez ogień z ołtarza. Kiedy to wydarzenie stało się głośne i królowi Persów doniesiono, że na miejscu, gdzie ukryli ogień owi uprowadzeni w niewolę kapłani, ukazała się woda, którą Nehemiasz i jego ludzie poświęcili to, co było przeznaczone na ofiarę, król zbadał sprawę, a miejsce ogrodził i uczynił świętym. Król pobierał stąd wielkie dochody i rozdzielał je tym, dla których był łaskaw. Ludzie Nehemiasza nazwali tę wodę Neftar to znaczy oczyszczenie. U wielu jednak nazywa się ona Neftai. W dokumentach można to znaleźć, że prorok Jeremiasz rozkazał, aby ci, którzy byli uprowadzeni do niewoli, wzięli ze sobą ogień. Tak było powiedziane i tak prorok przykazał tym, których uprowadzono do niewoli. Dał im prawo, aby nie zapomnieli przykazań pana i aby nie zamąciły się ich myśli, kiedy będą widzieli wizerunki bóstw złote i srebrne, a wokoło nich ozdoby. Tymi i podobnymi słowami upominał ich, aby nie dali usunąć prawa ze swych serc. Było w tym piśmie podane, jak na podstawie wyroczni do niego skierowanej, prorok kazał nieść za sobą namiot spotkania i arkę i jak wyszedł na górę, gdzie wszedłszy, Mojżesz obejrzał Boże dziedzictwo. Przyszedłszy tam, znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. Umieścił tam namiot spotkania, arkę i ołtarz szkadzenia, a wejście zarzucił kamieniami. Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróciło, aby zaznaczyć drogę, ale już nie mogli jej odnaleźć. Kiedy zaś Jeremiasz dowiedział się o tym, zganił ich i powiedział: Miejsce to pozostanie nieznane, aż Bóg na powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie. Wtedy to pan ponownie pokaże to wszystko i będzie można oglądać chwałę pańską i obłok. Podobnie jak za Mojżesza można ją było widzieć i jak wtedy, gdy Salomon modlił się, aby miejsce zostało w uroczysty sposób poświęcone. Wyjaśniono również, jak on pełen mądrości złożył ofiarę przy poświęceniu i zakończeniu budowy świątyni. Podobnie jak Mojżesz modlił się do pana, a spadł ogień z nieba i pochłonął to, co złożono w ofierze, tak również Salomon modlił się, a ogień, który spadł, strawił całopalne żertwy. Mojżesz powiedział: zostało spalone, aby nikt nie jadł tego, co jest ofiarowane za grzech. Podobnie również Salomon przez osiem dni świętował. W pismach i pamiętnikach Nechemiasza jest opowiedziane nie tylko to, ale również o tym, jak zakładając bibliotekę, zebrał on księgi o królach i księgi proroków, księgi Dawida i listy królów o ofiarach. Tak samo również Juda pozbierał nam wszystkie księgi, które były rozrzucone wskutek prowadzonej wojny i mamy je u siebie. Jeżeli więc potrzebujecie ich, przyślijcie tych, którzy by wam je zanieśli. Piszemy do was, mając obchodzić uroczystość oczyszczenia świątyni. Dobrze więc uczynicie, świętując w te dni. Bóg zaś jest tym, który wybawił cały swój lud i który dał wszystkim dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i uświęcenie zgodnie z tym, co obiecał w prawie. Albowiem w Bogu pokładamy nadzieję, że niebawem nad nami się zmiłuje i zgromadzi nas zewsząd spod nieba na miejsce święte wyzwolił nas bowiem z wielkich nieszczęść i miejsce to oczyścił. Opowiadanie o judzie Machabeuszu i o Jego braciach, o oczyszczeniu największej świątyni i o poświęceniu Ołtarza. ponadto o walkach przeciwko Antiochowi Epifanesowi i przeciw jego synowi Eupatorowi. O objawieniach pochodzących z nieba, jakie mieli ci, którzy w obronie żydowskiego obyczaju dokonywali czynów tak mężnych, że chociaż byli nieliczni, to jednak opanowali cały kraj i wypędzili barbarzyńskie wojska. Odzyskali ponownie słynną na cały świat świątynię. Uwolnili miasto. Prawom, które miały być zniesione, nadali moc obowiązującą, gdyż Pan w całej swej dobroci był dla nich łaskawy. Wszystko to, co jazący Renejczyk opisał w pięciu księgach, usiłowaliśmy streścić w jednym dziele. Mając bowiem na uwadze mnogość liczb i trudność, jaką bogactwo materiału sprawia tym, którzy chcieliby się zagłębić w opowiadania historyczne, usiłowaliśmy dać tym, którzy chcą czytać, przyjemne opowiadanie, tym, którzy w pamięci zachować chcą wypadki, ułatwienie, a wszystkim czytelnikom, pomoc. Dla nas zaś samych, którzy podjęliśmy się trudu skracania, było to niełatwe zadanie dzieło wymagające znoju i niedosypiania. Podobnie niełatwo jest temu, kto przygotowuje ucztę i pragnie zaspokoić upodobania innych. My również dlatego chętnie podjęliśmy się trudu, aby zasłużyć na wdzięczność wielu. Troskę o dokładne zbadanie poszczególnych faktów pozostawiamy historykowi, sami zaś usiłujemy ułożyć streszczenie opowiadania. Podobnie bowiem jak w nowym domu budowniczy musi się zajmować całą budowlą, a ten, kto się podejmuje enkaustycznego malowania, zajmuje się tylko tym, co dotyczy wystroju, tak samo jak się to wydaje, jest z nami. Zagłębić się i swobodnie obracać się w opowiadaniach oraz dokładnie rozpoznać się w szczegółach, to zadanie tego, który układa historię. Temu zaś, kto dokonuje streszczenia, należy pozwolić, by ułożyć w krótkości opowiadanie z pominięciem szczegółowego przedstawienia wydarzeń. Teraz więc po tak długim zatrzymywaniu się nad wstępem, rozpoczynamy opowiadanie. Niemądrze byłoby bowiem zbytnio się rozwodzić przed rozpoczęciem historii, a samą historię przedstawić krótko. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. Opisuje wysłanie Tymoteusza do Tesalonik, aby umocnić wiarę wspólnoty i przynieść wiadomości o ich wytrwałości. Przeczytajmy ten rozdział, aby poznać radość świętego Pawła z dobrej wieści o wierze tesaloniczan oraz jego modlitwy o ich dalszy duchowy wzrost i miłość. Nie mogąc przeto dłużej tego znosić, Postanowiliśmy sami pozostać w Atenach, a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, ażeby Was utwierdził i umocnił w Waszej wierze, tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni, albowiem gdyśmy pośród Was przebywali, zapowiadaliśmy Wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem nie zwiódł w was kusiciel, bo wtedy nasz trud okazałby się daremny. Teraz, kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas i kiedy przyniósł nam radosną wieść o wierze i miłości waszej, a i o tym, że zawsze zachowujecie o nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was. Doznaliśmy dzięki Wam, bracia, pociechy, przez wiarę Waszą we wszelkiej potrzebie i w naszym ucisku. Teraz bowiem ożyliśmy, gdy Wy trwacie w Panu. Jakież bowiem podziękowanie możemy za Was złożyć Bogu za radość, którą odczuwamy z Waszego powodu przed Bogiem naszym? Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli osobiście Was zobaczyć i dopełnić tego, czego brak Waszej wierze. Drogę naszą do Was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz i Pan nasz Jezus. A Pan niech pomnoży Was liczebnie i niech spotęguje miłość Waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla Was, aby serca Wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.